A na weekend luźny temat, Amerykanie zestrzelili UFO i to jest pewne, o tym doniosły największe dzienniki, największe stacje telewizyjne i to aż 4 takie obiekty, chociaż właściwie 3, bo jednym z nich był zidentyfikowany, balon meteorologiczny, a tak naprawdę najprawdopodobniej szpiegowski wysłany przez Chiny. Niektórzy twierdzą, że wszystkie te obiekty to były właśnie balony, niektórzy węszą tutaj rosyjską lub chińską technologię, inni jeszcze obcych. Kto ma rację? Zostańcie z nami. Ostatnimi czasy coraz częściej widzimy różnego rodzaju doniesienia ze strony Pentagonu, NORADu, to jest taka amerykańska agencja, właściwie północna amerykańska agencja, która broni przestrzeni powietrznej nad Ameryką Północną, ale o tym później. Widzimy różnego rodzaju nagrania, widzimy różnego rodzaju świadectwa pilotów i nie tylko ludzi obsługujących radary, że widzą zdecydowanie coś dziwnego. Amerykanie już jakiś czas temu zrezygnowali z nazwy UFO, co oznacza po prostu niezidentyfikowany obiekt latający i odczarujmy to. To, że nawet Pentagon przyznaje, że obserwuje UFO, nie oznacza automatycznie, że obserwują kosmitów. Mogą to być oczywiście technologie obcych, którzy z jakiegoś powodu przybyli tutaj obserwować nas i nasze życie na Ziemi, ale niekoniecznie. To jest gdzieś na dalszej czy wyższej półce. Przede wszystkim są to obiekty, które nie zostały zidentyfikowane. A teraz mówi się nawet o niezidentyfikowanych fenomenach powietrznych, ponieważ nie zawsze te obiekty są czymś fizycznym. Przykład? Niedawne obserwacje z Ukrainy. Zespół badaczy przy pomocy bazy do obserwacji bolidów wchodzących w atmosferę Ziemi zaobserwował dziwne zjawiska, które pojawiały się na i nocnym niebie, i dziennym niebie. I mieliśmy zresztą o tym odcinek razem z Leszkiem w jednym z kwadransów, więc macie link w opisie i w zakładce z kartami. Natomiast pokazuje to, że oprócz takich solidnych, twardych, istniejących, rzeczywistych obiektów, możemy mieć do czynienia z różnego rodzaju zjawiskami. I te zjawiska na poważnie bada wojsko USA, Pentagon, NORAD, czy inne jeszcze instytucje, które zajmują się bezpieczeństwem. Dlaczego? No bo nigdy nie wiadomo, czy nie jest to w jakiś sposób zagrażające dla danego państwa. Dlatego proszę, jak słyszymy UFO, nawet z ust oficjeli, to nie oznacza automatycznie kosmitów, choć nie oznacza też, że nie są to kosmici. Tu się oczywiście zgadzam. Ale wróćmy do meritum, czyli tych dziwnych obiektów, które zostały zestrzelone przez myśliwce Stanów Zjednoczonych. Pierwszy z nich 4 lutego 2023 roku okazał się być balonem wysłanym przez Chiny i to olbrzymim balonem wielkości 2 autobusów, jak Amerykanie lubują się w porównaniach do jakichś tego typu istniejących obiektów. Olbrzymi balon, do którego podwieszony był praktycznie satelita obserwacyjny łącznie z panelami słonecznymi, ze wszystkim, co normalnie możemy zaobserwować w tego typu urządzeniach. No robiło to wrażenie, zresztą zobaczcie na te zdjęcia wykonane ze szpiegowskiego samolotu U-2, którym pilot robi sobie selfie i możemy obserwować właśnie w tle tenże balon szpiegowski wysłany przez Chiny. Czy powiedziałem szpiegowski? Oni do dzisiaj się nie przyznali, że był szpiegowski, bo cały czas utrzymują, że był to zwykły, uwaga, balon meteorologiczny, czyli stara śpiewka jeszcze od czasów Roswell. Co ciekawe, Amerykanie od dawna wiedzieli już o tym, że balon meteorologiczny z Chin przemierza ich kraj, przeleciał właściwie przez całą szerokość Stanów Zjednoczonych i został zestrzelony dopiero na wschodnim wybrzeżu w okolicy stanu Północna Karolina. Tam, jak twierdzą oficjele amerykańscy, dopiero wtedy mogli bezpiecznie zestrzelić balon bez narażania ludzi na powierzchni, bycia uderzonym przez spadające szczątki. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin twierdzi bezpośrednio i bez żadnych ceregieli, że jest to po prostu balon szpiegowski, a właściwie był, bo został zestrzelony przez samolot F-16. A jego szczątki zostały już w tym momencie praktycznie w komplecie odzyskane, więc już niedługo będzie wiadomo, co to było. Będzie wiadomo oczywiście tym ludziom, którzy badają ten balon i jego pozostałości, czyli różnego rodzaju organizacjom, takim jak CIA, jak właśnie Pentagon, jak NORAD. No, my możemy się do końca nie dowiedzieć oczywiście, my maluczcy tutaj, co to było, ale czasami tego typu informacje też pojawiają się, zwłaszcza jeżeli tak dużo różnych ogólnoświatowych tak naprawdę stacji telewizyjnych podjęło temat, to jest szansa, że będą gdzieś tam dalej go drążyć i może jakieś informacje na ten temat się pojawią wcześniej niż za 50 lat przy ujawnianiu kolejnych raportów, które Pentagon ma w zwyczaju co pół wieku ujawniać. No i teraz chyba najciekawszy wątek tego wszystkiego, bo Amerykanie stwierdzili, że balon ten latał już od przynajmniej kilku lat i
szpiegował czy też badał pogodę nad około 40 krajami. Więc pytanie jest, skąd wiedzą Amerykanie o tym, że tak długo ten balon był tam w przestrzeni powietrznej? A po drugie, dlaczego nic przez tak długi czas z nim nie zrobiono? No i cóż, przy okazji konferencji prasowych wyszło też na jaw, że takich balonów Chiny mają prawdopodobnie bardzo dużo rozlokowanych nad całą naszą planetą. Ale to było tylko preludium, bo potem rozpruł się prawdziwy worek z UFO. Kolejne 3 dni to były kolejne 3 zestrzelenia różnych obiektów, czyli codziennie Amerykanie zestrzeliwali jakiś obiekt. I pierwszy zestrzelili 10 lutego. Leciał on na wysokości 12 192 metrów, czyli nieco ponad 12 kilometrów nad Prudhoe Bay wzdłuż północnego wybrzeża Alaski. Jak podali oficjele, obiekt ten nie był zupełnie podobny do tego, co zestrzelono 4 lutego, czyli do tego balonu szpiegowskiego najprawdopodobniej z Chin. Jeszcze nie udało się odzyskać jego wszystkich elementów zestrzelonych tym razem przez myśliwiec F-22 Raptor. Dlaczego właściwie jeszcze nie znaleziono tych szczątków? No bo mogły rozpaść się i spaść na dość dużym obszarze. Możemy mniej więcej zatoczyć sobie jakiś okrąg, w którym powinny się one znajdować, ale nie mamy od razu po momencie zestrzelenia jakby tutaj konkretnych koordynatów, gdzie te części się znajdują, więc trzeba będzie troszkę jeszcze poczekać na to, aby je znaleźć, o ile w ogóle uda się znaleźć. Pamiętajmy, że to jest północ, Alaska, śnieg i być może będzie ciężko takie obiekty nawet z góry gdzieś tam zauważyć. Decyzję o zestrzeleniu podjęto dlatego, że obiekt leciał na pułapie, który normalnie wykorzystywany jest przez loty cywilne i jakiś samolot mógł po prostu zderzyć się z takim obiektem. Kolejny obiekt, dzień później, 11 lutego, tym razem była to już interwencja kanadyjsko-amerykańska właśnie w ramach działania NORAD-u, czyli tej organizacji dowództwa połączonego Stanów Zjednoczonych i Kanady, który dba o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej nad Północną Ameryką. Tutaj ponownie wysokość lotu tego obiektu to 12 192 metrów, a zestrzelenie miało miejsce około 160 km od granicy USA i Kanady. Minister obrony Kanady Anita Anand w konferencji prasowej powiedziała, że ten obiekt był podobny do właśnie tego chińskiego balonu, który został zestrzelony, przynajmniej na zdjęciach, które zostały im udostępnione. Miał tylko bardziej cylindryczny kształt, więc ten ładunek był już zupełnie innego rodzaju i był też dużo, dużo mniejszy. Tutaj podobnie też gdzieś w wielkości jakiegoś niewielkiego samochodu. Jeśli więc faktycznie był podobny do takiego balonu, no i był faktycznie balonem szpiegowskim, to musiał spełniać inne zadania, po prostu ten ładunek w gondoli był innego typu i stąd mniejszy rozmiar i mniejsze gabaryty i inny kształt. No i oczywiście taki balon również mógłby przebywać w przestrzeni powietrznej dużo krócej niż ten chiński olbrzym, który latami prawdopodobnie mógł sobie po świecie latać. Podobnie jak w przypadku poprzedniego obiektu, tym razem również zestrzelił go F-22, zresztą mój ulubiony myśliwiec. Premier Kanady Justin Trudeau stwierdził, że oczywiście zostaną rozpoczęte, zakrojone na szeroką skalę poszukiwania części tego obiektu. FBI będzie tutaj koordynowało cały ten proces, a między innymi szukać tych części oprócz wojska kanadyjskiego będzie też Królewska Konna. Najciekawszy jednak obiekt został zestrzelony jeszcze dzień później, 12 lutego, w okolicy jeziora Huron w Stanach Zjednoczonych, na północy Stanów Zjednoczonych. Moi drodzy, tutaj obiekt faktycznie miał nie przypominać zupełnie balonu, a jakiś dziwny korpus o oktagonalnym kształcie z jakimiś strunami czy też antenami. Tutaj ciężko stwierdzić, co mówiący to oficjal amerykański miał na myśli, po bokach, więc no dość dziwna rzecz, aczkolwiek niektórzy z analityków twierdzą, że w środku również mógł znajdować się gazowy balon i po prostu w ten sposób ten obiekt mógł się unosić w przestrzeni powietrznej, ponieważ na zdjęciach, na podstawie których podjęto decyzję o zestrzeleniu tego obiektu, nie widać było żadnego widocznego napędu. Obiekt leciał na wysokości około 6 km, unosząc się w pobliżu wschodniej części górnego półwyspu w stanie Michigan, a zestrzelony został około 24 km na wschód od górnego półwyspu, właśnie nad jeziorem Huron. Obiekt został zestrzelony przez myśliwiec F-16, również z tego samego powodu co wcześniejsze obiekty, czyli dlatego, że stanowił zagrożenie dla lotów cywilnych, samolotów, które z pasażerami po prostu śmigają tamtymi trasami. Co to mogło być? Jeśli szukałbym takiego racjonalnego, superracjonalnego wytłumaczenia,
to przyjrzałbym się bardziej właśnie tym sznurkom, strunom czy linkom, które znajdowały się po bokach. Być może ten obiekt również był gondolą po prostu balonu, która zerwała się, oderwała się od balonu. Balon mógł pęknąć na przykład i widzieliśmy już w tym momencie opadający tego typu obiekt. Jeżeli wcześniejsze leciały mniej więcej na tej samej wysokości, czyli około 12 km, ten znaleziono 6 km niżej, no to być może faktycznie była to spadająca gondola. Z drugiej strony spadałaby raczej dość szybko, więc niekoniecznie byłoby co jeszcze zbierać, zanim samoloty by tam oderwane do lotu podleciały, ale jest to jakaś tam próba wyjaśnienia tego na podstawie tych niewielu danych, jakie zostały nam udostępnione. Okej, ale teraz pytanie, co to jest? Inwazja chińskich balonów, inwazja kosmitów, inwazja jakichś dziwnych dronów hipersonicznych z Rosji, Chin czy Iranu albo innych tego typu krajów? Niekoniecznie. Może się okazać, że nad naszymi głowami nieustannie śmigają tego typu urządzenia, tego typu rozwiązania i jakieś technologiczne nowinki. Tylko wcześniej ich nie zauważano. Dlaczego? Dlatego, że radary były nastawione na dość specyficzne sygnatury, które wyławiały z tego całego szumu docierającego do ich czasz. Jak to działa? W radarach poustawiane są specjalne bramki, to znaczy oprogramowanie ustawia specjalne bramki, dzięki którym wycina się na przykład z wyników obiekty, które lecą zbyt wolno, zbyt szybko, żeby nie łapać na przykład w radary jakichś wpadających w atmosferę mikrometeoroidów albo innego tego typu kosmicznego gruzu. Albo żeby grupa gołębi lub innych ptaków lecąca sobie na wywczas do ciepłych krajów nie została wzięta za jakiś właśnie samolot albo inny tego typu obiekt. Natomiast w momencie, kiedy zauważono ten pierwszy chiński potwierdzony balon meteorologiczny, poustawiano te bramki w radarach w ten sposób, żeby były one bardziej czułe. Czułe na wolniejsze obiekty, na mniejsze obiekty i nagle okazało się, że w tym momencie wyłapują one dużo właśnie tego typu różnych dziwnych obiektów. Dlatego trzeba będzie na pewno przeskalować te radary, będzie trzeba przeprogramować je w ten sposób, żeby jednocześnie wycinając te właśnie niepotrzebne sygnatury, pokazywały też ruch obiektów takich jak chociażby jakieś szpiegowskie balony. Powiem wam, że jest to bardzo niepokojące, że nad naszymi głowami oprócz zwyczajnych satelitów i samolotów, które robią zdjęcia chociażby na mapy Google'a, latają też sobie jakieś niezauważone, niepokojone w żaden sposób chińskie, irańskie, nie wiem, rosyjskie, amerykańskie czy innej produkcji balony i robią nam zdjęcia. Chociaż to, że robią zdjęcia nam, to jest najmniejszy problem, bo i tak jest ich mnóstwo wszędzie i sami wrzucamy je do sieci społecznościowych, ale różnym instalacjom wojskowym, różnym ważnym strategicznie kombinatom, fabrykom i tak dalej, i tak dalej. I właściwie nie mamy nawet danych, że to się dzieje. Jeśli chodzi o obcych, to jakkolwiek ja osobiście uważam, że życie na Ziemi nie jest jedynym życiem w kosmosie, nie mam na to dowodów, to po prostu tak sobie tutaj w to wierzę, to jednak dziwne byłoby wysyłanie dronów przez zaawansowaną cywilizację, która jest w stanie podróżować między gwiazdami na Ziemię do atmosfery, żeby latały tam, coś sprawdzały i badały, skoro mogliby to bezpiecznie i niezauważeni robić z wysokiej orbity. Zobaczcie, jak u nas rozwijają się technologie satelitarne, technologie obserwacyjne, teleskopowe, to wszystko jest coraz bardziej doskonałe. Oglądamy zdjęcia innych planet czy innych księżyców naprawdę z wysoką rozdzielczością przez teleskopy, które oddalone są od miliony kilometrów, więc naprawdę obcy nie mogliby prowadzić obserwacji z bezpiecznej, na przykład okołoksiężycowej orbity albo jeszcze troszkę dalej, tak żebyśmy ich nie wyłapywali, nie zauważali i mieliby wszystkie te dane bez potrzeby wrzucania w naszą atmosferę takich obiektów. Więc jeśli faktycznie to nie były balony, jeśli faktycznie to były jakieś dziwne, zaawansowane maszyny, które przy pomocy jakiegoś rodzaju silników pulsacyjnych albo jeszcze innego rodzaju napędu przebywały duże odległości w ziemskiej atmosferze, to raczej stawiałbym jednak na nasze ziemskie technologie, na coś, co wyszło z laboratoriów różnych organizacji, które zajmują się wytwarzaniem sprzętu wojskowego, takich jak Skunk Works należący chociażby do Lockheed Martin, który właśnie zajmuje się takimi technologiami z pogranicza i tu bym się bardziej upatrywał właśnie tych niecodziennych, niezwykłych zjawisk. Aczkolwiek w 100% nie jesteśmy w stanie wykreślić z tego równania obcej cywilizacji.
ale jest to bardzo, jak już powiedziałem na początku, bardzo odległa i wysoka półka. A teraz mam dla was bombową rzecz i to dosłownie bombową, super grę, którą zrobił Marek Bronowicki z klubu miłośników oldschoolowych komputerów Smok. Zresztą serdecznie zapraszam was do ich muzeum oldschoolowych komputerów. Tam można porżnąć sobie na Commodore, Amigach, innych tego typu sprzętach i zbudować obronę przeciwko obcym najeżdżającym naszą przestrzeń powietrzną. Natomiast zrobił reedycję naszej Astro Cavaroids, w której latamy zamiast logiem astrofazy, to właśnie myśliwcem F-22 i strzelamy do chińskich balonów meteorologicznych. Także, moi drodzy, niech nie wiedzą, jaką pogodę będą mieli jutro. Bawcie się, ściągajcie, linki macie w opisie tego filmu, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!